ile lat spędziłaś w Krotoszynie i czy to było z dzisiejszej perspektywy ważne dla Ciebie miejsce? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to także dlaczego? W Krotoszynie spędziłam pierwsze swoich 7 z kawałkiem lat. Wyjechaliśmy z niego po mojej pierwszej klasie. Szkoły podstawowej oczywiście. Czy ono było ważne? Ja uważam, że szalenie ważne. Mieszkaliśmy przy ulicy Staszica, więc wtedy było to na skraju miasta. Obok 2 szkół i internatu szkolnego. Przy szkołach, przy jednym budynku, który graniczył z naszą posesją, znajdował się piękny park, a po drugiej stronie ulicy przechodziliśmy przez dziurę w płocie na olbrzymie boisko szkolne, do którego przylegały małe ogródki działkowe nauczycieli tej szkoły. I jeden z przyjaciół mojego brata często wiódł nas na jedną z tych działek swoich rodziców i tam bawiliśmy się w Indian. To był taki okres, kiedy zaczynało się czytać Winnetou, który zresztą patronował nam chyba przez całą szkołę podstawową. I bawiliśmy się w Indian, z tym, że ja bardzo buntowałam się, ponieważ mój brat i jego przyjaciel chcieli mnie sprowadzić do roli skław. Więc przygotowywanie na liściach kapusty dań było mi nie w smak i bardzo walczyłam o to, żeby być równoprawnym Indianinem i wojownikiem. To były czasy wolności, ponieważ myśmy biegali na górki, chodziliśmy przede wszystkim z mamą do pobliskiego lasu. Moja mama uczyła w szkole średniej, uczyła języka polskiego. I pamiętam w 50., chyba to trzecim roku było, po wojnie z Koreą, przyjechała grupa młodych Koreańczyków do Polski, żeby się uczyć. I po miesiącu, w którym zapoznali się z elementarzem, ten kurs odbył się w Łodzi, zostali rozparcelowani po różnych miastach, po różnych szkołach. I do szkoły, w której moja mama uczyła, dostało się 3 młodych Koreańczyków i mojej mamie przydzielono opiekę nad nimi i dodatkowe lekcje z języka polskiego. Codziennie przychodzili do nas do domu. Ja służyłam jako ruchomy słownik, ponieważ nie było słownika polsko-koreańskiego, to przynosiłam różne przedmioty i w ten sposób moja mama pomagała mi stworzyć ten słownik. Oczywiście były bardzo różne zabawne sytuacje z tym językiem, ponieważ jeden nazywał się Kim Hoyen i podczas którejś lekcji, kiedy moja mama w nawiązaniu do lekcji szkolnej napisała zdanie Kim jest Henryk, czy był Henryk Sienkiewicz, na to Kim wstał i powiedział, że Kim nie jest Henryk Sienkiewicz. Prawda? Więc takie troszkę zabawne sytuacje zdarzały się. W każdym razie to zapadło mi bardzo w pamięci. W każdym razie tego języka chłopcy nauczyli się w różnym stopniu.
ale jeden z nich mówił świetnie po polsku po tych spotkaniach i przysyłał trzech. Właściwie każdy z nich w innym stopniu poznał nasz język. Jeden z nich znakomicie, drugi trochę mniej, a trzeci tak średnio. W każdym razie, kiedy wyjechali do swojego kraju, bo dostali taki nakaz, to jeszcze przez jakiś czas przychodziły listy od nich do mojej mamy, pełne wdzięczności. Myśmy się też bardzo zaprzyjaźnili. Oczywiście dostałam od nich alfabet koreański i do dnia dzisiejszego potrafię moje nazwisko po koreańsku napisać. No, ale poza tymi koreańskimi przeżyciami mieliśmy wtedy pierwszego w swoim życiu psa. Był to Bernardyn, którego dostaliśmy, kiedy miał 3 tygodnie tylko. Do dnia dzisiejszego pamiętam, jak pierwsze nocy szczeniaczek płakał do swojej mamy. Myśmy wstawali z bratem, żeby go utulić. Wyrósł z niego wielki, piękny pies, którego nazwaliśmy Het. Het strasznie nie lubił listonoszy. I kiedyś zostałam w pogoni za listonoszem przeciągnięta po bruku ulicznym, ponieważ trzymałam go na smyczy, owinęłam smycz wokół ręki. Kiedy pies na końcu ulicy zobaczył listonosza, rzucił się jak oszalały, przywracając mnie i ciągnąc mnie jak worek. Na podwórzu tego budynku, w którym mieszkało kilka rodzin, rosła przepiękna lipa. Ja zasypiając wyobrażałam sobie różne indiańskie sytuacje, w których lipa miała taki główny udział. Tam sobie wyobrażamy różne mieszkania. Oczywiście wjeżdżaliśmy na konie. Myślę, że olbrzymi rozwój wyobraźni ma korzenie właśnie w tych pierwszych latach, które tam spędzałam. Ta przestrzeń, wolność, którą mieliśmy, zabawy w lesie, wśród zagajników sosnowych, wśród okopów, które tam były, opowieści, które moi rodzice nam serwowali, to było piękne. Wyjeżdżaliśmy z rodzicami zawsze na wakacje, na całe wakacje. Mój tato szukał w ciągu roku jakichś ciekawych miejsc, oddalonych od głównych siedzib ludzkich, czy to w górach, czy na Mazurach. I wszystkie wieczory z utęsknieniem były przez nas wyczekiwane, ponieważ mój tato czytał zawsze nam na dobranoc wybraną na te lata książkę. Czytał tak pięknie, tak fantastycznie, że to stało się rytuałem wakacyjnym. W ciągu roku nie było na to czasu. Nauczyli nas rodzice miłości do książek, miłości do czytania, co przekazaliśmy z kolei naszym dzieciom. I wszystkie nasze wnuki, tak jak my, od urodzenia dostawały książki, uczyły się czytać i uczyły się, nabierały pasji czytania. Mówi się często, że małe miasta dają siłę napędową ludziom większą niż duże miasta, jeżeli się z dużych miast pochodzi. Być może, tylko ja sobie nie bardzo kojarzę samo miasto Krotoszyna, tylko to, co się działo na obrzeżach. Pamiętam, jak z jednej strony na krańcach Staszica,
dochodziło się do łąki, tak nazwaliśmy to, taki plac trawnikowy, który był wysadzony drzewami morwowymi. I kiedy deszcz padał, na tej łące zbierała się woda prawie po kolana nasze dziecięce, przezroczysta, czyściutka, było, wszystkie trawki były widoczne. I myśmy brodzili w tej wodzie, zachwycając się tymi kolorami, tymi barwami, które w niej połyskiwały. Drzewa owocowały, więc poznaliśmy smak tych owoców. Zimą na górki wjeżdżaliśmy na nartach czy na sankach, bo te górki były na polach. Wtedy pola nie, w tej chwili na tych polach stoją domy mieszkalne. Już nie ma tego uroku. Myślę, że to miejsce, które wtedy było, to było po prostu zaczarowane miejsce. Krotoszyn też mi się kojarzy z pierwszymi moimi krokami muzycznymi, bo tam się zaczęłam uczyć grać na fortepianie. Mieszkała w Krotoszynie pani, która uczyła też w Poznaniu. I co ciekawe, najbardziej pamiętam to, że w podwórzu tego budynku, w którym ona mieszkała, stał taki barak murowany, nad którym, na dachu którego ona miała ogród. I w tym ogrodzie rosły konwalie i rosły serduszka. Stąd moja miłość do tej rośliny z serduszkami różowymi. Uczyła nas ta pani również trochę rytmiki, bo kilkoro dzieci miała w swojej małej stajni fortepianowej. I zachwycaliśmy się, ponieważ miała bardzo długie włosy, które splatała w warkocz i owijała go wokół głowy. Więc takie dziwne rzeczy się pamięta, prawda, z dzieciństwa. A co się pamięta z pierwszego kontaktu z Poznaniem? Do Poznania przyjechaliśmy w trakcie wakacji. I pierwszy kontakt to spędzanie wakacji w Poznaniu, a więc Rusałka, jazdy na rowerach wokół miasta. To był pierwszy kontakt z miastem. A potem 56 rok, kiedy szłam na egzamin do szkoły muzycznej w czerwcu. Szkoła muzyczna mieściła się tam, gdzie teraz się mieści, przy dawnej Armii Czerwonej. I na placu Mickiewicza stał tłum ludzi. Podnoszono na auli uniwersyteckiej, wciągano sztandar i wszyscy śpiewali Boże coś Polskę. Pamiętam to. I ten, a gdy wracaliśmy do domu, mieszkaliśmy przy ulicy Libelta naprzeciw wojskowych lotniczych zabudowań. Naprzeciw naszego domu stała taka ruina jakiejś willi, bez okien już, i w tych oczodołach tego budynku siedzieli żołnierze z karabinami i po krótkim czasie padły strzały. Ile jest legendy rodzinnej, a ile rzeczywiście twojej pamięci związane jest z tym, że w klasie drugiej ty postanowiłaś zostać dyrygentką? Czy tak ci to opowiadano, czy ty to pamiętasz? Nie, ja to pamiętam. Pamiętam, widzę obraz estrady w auli uniwersyteckiej, orkiestrę Katlewicza, profesora Katlewicza, który prowadził ten koncert, i
I czuję, jak siedzę z moim tatą i mi opowiada historię Dylasowi Strzała. Więc to nie jest legenda, to jest fakt, ja go pamiętam. Tego mi nikt nie opowiadał. To tak zapadło we mnie, że trudno wymazać. Czy od tego momentu wszystko, co robiłaś, to robiłaś właśnie w tym kierunku, żeby zostać dyrygentką? Tak, taka jest prawda, że właściwie wszystkie moje poczynania i cała droga w szkołach muzycznych była skierowana do tego jednego celu. Fortepian służył poznaniu muzyki i nocy, tak. A nie temu, żeby być wirtuozem klawiatury. Tak, tak, przede wszystkim. Oczywiście były momenty wahań. To naturalne. Chodziłam na koncerty i nie widziałam nigdy kobiety. Zawsze mężczyźni dyrygowali, więc czasami ogarniało mnie zwątpienie, ale któregoś dnia, któregoś koncertu na estradzie stanęła kobieta, pani Kołodziejska, i wtedy odetchnęłam z ulgą, mówię, no to nie jest tak źle, może się uda. No ale znałaś, ponieważ tata był dyrygentem, znałaś blaski i cienie tego zawodu. Czy tata nie próbował cię odwieść na przykład od tego pomysłu, bo to bardzo ciężki zawód jest? Nie, wcale, wręcz przeciwnie. Wspierał mnie i zresztą rodzice oboje uważali, że nie powinno się wybierać zawodu dzieciom, tylko tak samo nie powinno się współmałżonków wybierać. I uważam, że mieli rację, bo z przypadków, z którymi się zetknęłam, gdy rodzice nie chcieli zgodzić się na drogę, o której marzyło dziecko, i dziecko się podporządkowało woli rodziców, zostało unieszczęśliwione. I całe życie właściwie jest wtedy zmarnowane, bo nie ma nic gorszego, jak wykonywać zawód, który nie jest naszą pasją, tylko z przymusu, bo i działanie nasze wtedy nie jest właściwe i samopoczucie, sens życia jest wypaczony. Czy tata pomagał ci przygotować się do tych egzaminów? Nie. Do egzaminów przede wszystkim przygotowywałam się sama, a w ostatniej fazie, krótko przed tym, spotkałam profesora Stuli Grosza, który mnie zapytał, co chcę robić. I gdy mu powiedziałam, to kazał mi przyjść do siebie. Powiedział, że mam przynieść pierwszą symfonię Beethovena i jeszcze uwerturę Mozarta do Wesela Figara. I mówi, zobaczymy. Zobaczę, co w tobie siedzi. No i tak się zdarzyło, że po pierwszym spotkaniu wyznaczył mi następne. Także miałam z nim kilka lekcji, a po ostatniej powiedział, że no teraz już wyjeżdża z chórem. Muszę sobie sama poradzić. I jak nie znam, jak się nie dostanę, to on nie chce mnie znać. A ile było miejsc? W dwójkę dostaliśmy się na ten rok pierwszy z Zygmuntem Rychertem. Dwa miejsca. A jak wyglądał egzamin? Tak jak zwykle. Trzeba było zadyrygować, było sprawdzanie słuchu, rytmu, historii, tak jak to jeszcze jest normalnie. Jeszcze na studiach, Agnieszko, zakładasz pierwszą orkiestrę Pro Muzyka. Tak. Czy to było w ramach przedmiotu, czy to był po prostu taki szalony pomysł i możliwość? Nie, to nie było w ramach przedmiotu. To była taka możliwość. W poprzednim roku mój starszy kolega, który skończył studia, skrzyknął swoich kolegów i trochę grali w takiej po prostu studenckiej orkiestrze. Tenże kolega skończył studia, wyjechał gdzie indziej, dostał pracę gdzie indziej i to przestało działać. A ponieważ był to fajny pomysł,
Powiedziała mi Marysia Domańska, która wtedy była szefową ZSP, że mogłabym założyć przecież. Też nie ma takiej orkiestry studenckiej. Jakbym chciała, to bym mogła założyć. I ja wtedy stwierdziłam, że to jest świetny pomysł. I trzeba spróbować, bo przecież dla dyrygenta orkiestra to jest właśnie instrument. No i zaproponowałam różnym kolegom z mojego roku, z innych lat i zebrała się grupa. No i tak się zaczęło. I pierwszy koncert daliśmy po miesiącu dla laryngologów. Lekarz, który opiekował się muzykami, organizował jakiś sympozjum. I to odbywało się właśnie w Auli Akademii Wyższej Szkoły Muzycznej, obecnej Akademii Muzycznej. I zaproponował, czy na początek nie chcielibyśmy zagrać. No to oczywiście. Świetny dla nas pomysł, wspaniały, żeby móc zagrać. No i tak to się zaczęło, bardzo wszystkim się spodobało. Oczywiście wtedy te pierwsze lata to skład był trochę ruchomy, bo przecież niektórzy kończyli studia, wyjeżdżali nawet z Poznania do innych miast, do innych orkiestr, dostawali angażement. I tak przetrwaliśmy do konkursów Karajana. Najpierw ja pojechałam na konkurs dyrygencki, a następnego roku pojechałam z orkiestrą na taki festiwal, konkurs orkiestr młodzieżowych do Berlina Zachodniego. No i tam udało nam się srebrny medal wygrać. Mieliśmy szczęście i radość, że na próbę przyszedł sam maestro Karajan, żeby posłuchać, bardzo mu się podobało. On nie był w jury, on tylko wręczał nam medale. Zresztą piękny koncert był na zakończenie tego festiwalu, konkursu, ponieważ ze wszystkich orkiestr wytypowano kilkoro muzyków, którzy stworzyli dużą orkiestrę symfoniczną, którą poprowadził Karajan. I z naszej orkiestry połowa znalazła się w tym zespole. Także dla nich to było wielkie przeżycie z Karajanem. Mój mąż, który grał na kontrabasie, też grał tam i opowiadał, jakie to było dla nich wielkie przeżycie. Pod jego batutą, pod jego rękami zagrać. Cofnijmy się jeszcze w czasie, bo ta orkiestra powstała w 1968 roku. Tak. W tym samym roku znowu historia zapukała do drzwi. Pamiętasz ten rok, 68, i to, co się wtedy działo? Czy to jakoś ciebie osobiście też dotknęło? Jakieś przeżycia z 68 rokiem masz związane? Tak, po prostu niektóre osoby, które znałam, wyjechały. A w ten dzień, w którym w Poznaniu się coś działo, byliśmy akurat w Akademii Muzycznej, w budynku Akademii Muzycznej i pan rektor zamknął budynek, żebyśmy nie wychodzili i nie narażali się. Także siedzieliśmy w oknach i patrzyliśmy na plac Mickiewicza, na tłumy zbierające się tam. Czas z tą orkiestrą to także czas przejścia pod opiekę telewizji i radia polskiego, prawda? Zaczęliście po studiach już funkcjonować jako orkiestra etatowa tej instytucji. No i właśnie jako taką orkiestrę zastał was stan wojenny. Kolejny moment dramatycznego obrotu koła historii. Mm-hmm. Tak, umowę z Polskim Radiem i Telewizją podpisaliśmy 1 października 1977 roku.
aktualny dyrektor tej instytucji zaproponował mi, pan Zbigniew Napierała, zaproponował mi, abym kontynuowała ten pomysł już zawodowo. I próby nasze odbywały się przy ulicy Berwińskiego w budynku radiowym, w którym znajdowało się największe studio radiowe. Największe, to znaczy takie, w którym mieściliśmy się od ściany do ściany. I dziennikarze pracujący w tym budynku byli zmuszeni słuchać naszych prób, bo często trzeba było grać przy otwartych drzwiach, żeby trochę powietrza wpuścić. Ale byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni, wcale nie przeszkadzało im to i nawet wiele osób zainteresowało się wtedy muzyką. To był czas, kiedy wiceprezydentem był Andrzej Witowski. I uważam, że te dwie osoby, ci dwaj panowie, pan prezydent Witowski i pan dyrektor Napierała, to były osoby opatrznościowe dla naszej orkiestry. Ja miałam wolną rękę do pracy, do organizowania tego zespołu. I wiara w to, że ich wiara w to, że to robię dobrze, ich przekonanie pozwoliło mi na nasz wspólny rozwój. A stan wojenny spowodował, że mieliśmy miesiąc przerwy w grze, w próbach, ponieważ gdy przyszliśmy po ogłoszeniu stanu wojennego, przyjechaliśmy do radia, zastaliśmy zamkniętą bramę i do naszego studia wprowadziło się ZOMO, postawiono tam łóżka piętrowe i zamiast muzyki zamieszkali tam pilnować radia. Zaraz po studiach próbowałaś ciągnąć dwie rzeczy równolegle. Zostałaś asystentem dyrygenta filharmonii i jednocześnie prowadziłaś tę orkiestrę kameralną, której no nie chciałaś porzucić. Tak, przez półtora roku pracowałam w filharmonii jako asystent dyrygenta, a potem przez 9 lat byłam dyrygentem w Operze Poznańskiej. I jednocześnie prowadziłam orkiestrę. W międzyczasie założyłam rodzinę i urodziłam troje dzieci. I w pewnym momencie stwierdziłam, że jeżeli naprawdę chcę, żeby ta orkiestra była znakomita, to muszę jej poświęcić cały swój czas. I zrezygnowałam z opery i zajęłam się tylko i wyłącznie tą orkiestrą. Zresztą przez wiele lat też nie przyjmowałam żadnych zaproszeń. Zresztą zawsze priorytetem była ta orkiestra. I myślę, że dobrze zrobiłam, że tak powinno być. Ale w którymś momencie nie miałaś takiego poczucia, że może jednak ta opera byłaby ciekawsza, ważniejsza? No miałaś po premiery. No, chyba się to zapowiadała ta kariera wyśmienicie, jeśli chodzi o dyrygenturę operową. Nie uważam. Uważam, że zrobiłam najlepiej, jak tylko mogłam. Ponieważ praca z orkiestrą kameralną daje niebywałą satysfakcję. Można naprawdę dopieścić wiele niuansów. Można przy współpracy z jednym zespołem
przy stałej współpracy znajduje się taki wspólny język, którym się porozumiewamy wielokrotnie bez słów. To jest takie wzajemne wyczuwanie się. Poznajemy siebie, poznajemy swoje intencje, swoje wyobrażenia, odczucia, swoją energię wzajemną. Ja znam każdego z tych muzyków dokładnie, wszystkie jego możliwości. A oni mnie znają, wiele rzeczy, o wielu rzeczach ja już nie muszę mówić, bo oni reagują na każdy mój gest. To jest bardzo ważne, że odbierają każdy impuls ode mnie. Przy gościnnych, bo w operze w pewnym sensie byłam gościnnym dyrygentem. To nie jest to, że ja codziennie prowadziłam przedstawienia. Zrobiłam premierę, owszem, ale wchodziłam też w przedstawienia, które przygotował ktoś inny. Tam próby, jedna próba przed kolejnym powtórzeniem przedstawienia nie była... Nie dawała takiej satysfakcji, ponieważ za dużo przypadku było. Ludzie się zmieniali w orkiestrze. Ja kocham operę i kocham i chętnie bym wróciła do Rigoletta. Uwielbiam balet, z którym zresztą miałam kontakt też w dzieciństwie. Poprzez moich rodziców, którzy uczyli w szkole baletowej, ja chodziłam do ogniska baletowego właśnie w podstawowej, na początku liceum, na przełomie podstawowej liceum. Fascynowali mnie tancerze, którzy za pomocą rąk potrafili pokazać muzykę i przeżycia danej postaci. Nie wszystkim to się udawało i to mnie wręcz fascynowało to, że można za pomocą rąk przekazać emocje muzyki. Myślę, że to związane było też z moją dyrygenturą, z tą pasją prowadzenia muzyki, bo dyrygent prowadzi muzykę rękami, prawda? Emocją, do rąk przekazuje emocje wewnętrzne i wysyła te impulsy do muzyków. Wtedy to jest naprawdę pełne tego wyrazu muzycznego, tego, co jest zawarte w tych czarnych kropeczkach. Przełamywałaś pewne schematy. Schemat chociażby taki, myślenia, że jak orkiestra, to na czele orkiestry stoi mężczyzna. Nie tylko, że byłaś pierwszą tu w Polsce chyba kobietą prowadzącą orkiestrę, ale jeszcze wyjeżdżałaś z tą orkiestrą za żelazną kurtynę i tam okazywało się, że w La Scala jesteś pierwszą kobietą dopuszczoną do dyrygowania orkiestrą. Mhm. Jak się czułaś w takich sytuacjach? Czy ty musiałaś coś ciągle światu udowadniać, czy po prostu przyjęłaś jako pewnik, że będziesz takim trochę dziwowiskiem na tej scenie? Właśnie wszystko razem. Wszystko razem. To udowadnianie miałam już w pamięci z tyłu głowy właściwie od wielu lat, bo kiedy jechaliśmy z orkiestrą do Berlina na ten konkurs orkiestry Karajana, to w ministerstwie, które nas wysyłało, usłyszałam, że dobrze by było, żeby pani przywiozła coś z tego konkursu, byłoby to potwierdzeniem pani konkursu. I ja wewnętrznie się buntowałam przeciw temu. Dlaczego moi koledzy nie musieli potwierdzać, nie musieli udowadniać, a ode mnie się stale oczekiwało, że kobieta musi udowadniać, że jest dobra, że jest lepsza, nie wiem co, prawda? Że nie jest dziwolągiem. Ale wyjeżdżając na zachód, wyjeżdżając na przykład do Niemiec, też pamiętam jeden taki koncert, w którym jak weszliśmy na estradę, to czuło się
takie niedowiarstwo w stosunku do nas, tej niemieckiej publiczności. Taki dystans straszny. I pamiętam, że stanęłam naprzeciw orkiestry, odwróciłam się do koncertmistrza i powiedziałam, teraz im pokażemy. Bo to było tak namacalne, prawda, to ten dystans, że coś się w nas wyzwoliło. I to było piękne uczucie, że z utworu na utwór czuliśmy, jak oni się przełamują. I potem mieliśmy owację po koncercie, a w recenzji recenzent napisał, że na tym, nie zacytuję dosłownie, ale coś takiego, że za tą żelazną kurtyną to kobiety podejmują się takich dziwnych różnych zawodów, jak tam traktorzystki, prawda, i tu dyrygentury, więc myśleliśmy, że nie wiadomo, co to będzie, a tu przyjechał taki rajski ptak. Więc to jedna z takich śmieszniejszych recenzji, które otrzymałam. Więc ja sobie zdawałam sprawę, że to jest stale czymś dziwnym, że kobieta staje za pulpitem. W La Scali zabroniono pokojowej, która obsługiwała moją garderobę, przekazania mi informacji, że jestem pierwszą kobietą. Ona co prawda wygadała się, także ja wiedziałam wcześniej, że przede mną żadna kobieta nie dyrygowała w tym budynku wspaniałym. Cała obsługa miała zakaz przekazywania takiej informacji, żeby mnie nie zestresować. I gdy po koncercie przyszedł dyrektor, do mnie dyrektor, byłam potraktowana zresztą jak diwa operowa, piękny kosz kwiatów otrzymałam w garderobie, no naprawdę miałam garderobę maestro Mutiego i dyrektor przyszedł po koncercie i mówi, a wie pani, była pani pierwszą kobietą, która dyrygowała w La Scali. A ja mówię, że tak, właśnie dowiedziałam się wcześniej. Mówi, to niemożliwe. I nic się pani nie zdenerwowała tym. Ja mówię, nie, mówi, to jest niesamowite, to twarda z pani kobieta. Ale jakie to było istotne, bo na próbę przed La Scalą przyszło dwoje takich niepozornych ludzi. I Janusz Pietkiewicz, który nasz impresario, który nas pilotował, który się orientował doskonale w tej sytuacji, powiedział mi, że to bardzo ważni ludzie są, bo to są ludzie z Towarzystwa La Scali i jeżeli oni uznają, że orkiestra jest za słaba, żeby wystąpić w La Scali, to koncert by się nie odbył. Ich akceptacja musiała być wydana i nie ma zmiłuj się. Musi być poziom odpowiedni, żeby wejść na tę estradę. Ten poziom wielokrotnie udowadniałaś i wszyscy wiedzą, jaki on jest. Ale w związku z tym pytanie się pojawia, świat cię nie chciał porwać? Dlaczego ty zostałaś w tym Poznaniu? Bo tu są moje korzenie i mimo, że miałam oczywiście propozycje, to uważałam, że nie mogę zostawić tej orkiestry i muszę z nią być. Nie mogę się na czynniki pierwsze dzielić. I to jest moja pasja, to jest moje życie. I sobie nie wyobrażałam, żebym miała zmienić i orkiestrę, i miejsce. To są moje korzenie i ja jestem strasznie związana z nimi. Nie potrafiłabym żyć gdzie indziej. Ale były też propozycje, żeby z całą orkiestrą się przenieść gdzie indziej. Nie. Z orkiestrą nie. A jak w takim razie udało ci się pogodzić? Miałam takie propozycje, żeby założyć orkiestrę gdzie indziej.
i pracować z nią, ale nie, żeby przenieść się z orkiestrą. Jak ci się udało połączyć pasję pod tytułem Amadeus z byciem matką? Trójka dzieci to jest też nie lada wyzwanie. Myślę, że to był normalny proces. Tak jak to wiele kobiet pracujących, jak i przeżywa. Pomoc mamy, pomoc cioci. No i dokonywanie wyborów, co w danym momencie jest ważniejsze. A czy kiedy zaczynałaś pracę dyrygentki i szefowej orkiestry, wiedziałaś, że ta praca się łączy także z ogromem pracy biurowej, administracyjnej, a z papierami, kartkami, zamówieniami? Tak, wiedziałam, że się łączy z tym, ale nie sądziłam, że aż z taką ilością, jak jest teraz. Także przez pierwsze lata wystarczyła mi pomoc jednej osoby, a teraz mam całe biuro. Czy gdybyś miała powtórzyć swoją historię, swoje życie, wybory byłyby takie same? Tak. Bo? Bo były właściwe. Odpowiadają mojej psychice, odpowiadają mojemu patrzeniu na świat, odpowiadają mojej wrażliwości, mojej miłości do muzyki.